Witam Państwa. Wszystkie osoby przybyły do Muzeum Nowego Kupiecka na wystawę Świecka Szopka Bożonarodzeniowa. To już trzecia edycja tego konkursu, który organizujemy wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury. To wielkie podziękowanie dla Pani Elżbiety Karnowskiej, która z ramienia Młodzieżowego Domu Kultury zawsze tutaj nam pomaga. Komisarzem wystawy ze strony Muzeum Nowego Kupiecka jest już po raz trzeci i właściwie to jest pomysłodawcą tego konkursu dr Dobiesław Karst. Za chwileczkę tutaj oddam mu głos, a pierwsze chciałbym powiedzieć, że wystawy będzie można oglądać do 29 stycznia 2017 roku i będzie można ją oglądać nieodpłatnie w godzinach, kiedy są silne tutaj ekspozycje muzeum. Dziękuję Państwu za tak liczne przybycie i również za prace, które napłynęły na nasz konkurs, bo to jest nasza trzecia edycja i widać, że konkurs się coraz bardziej rozwija, jest coraz więcej prac, no i też zakres wiekowy nam się coraz bardziej rozszerzył, ponieważ przedtem to w tym konkursie naszym brały głównie udział przedszkolaki i dzieci w wieku szkolnym, natomiast teraz są już również wśród uczestników osoby dorosłe, a także całe rodziny.